Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z nowości o Forzie Horizon 5. Dzisiaj oczywiście przyjrzymy się nowemu gameplayowi z gry, fragmentom gameplayów, które pokażą nam mniej więcej okolice wulkanu, ale także skupimy się na czymś zupełnie nowym w serii Forza Horizon, czyli mamy ulepszone dźwięki, ale ulepszone w taki sposób, że podczas tuningu samochodu będziemy mogli posłuchać auta, co dana część zmienia w nim. I kojarzycie tą taką opcję, jak mieliśmy w Need for Speedzie Hicie, że tuningowaliśmy sobie furę, na przykład zmienialiśmy turbosprężarkę, robiliśmy swap silnika i mogliśmy sobie podejrzeć dźwięk, jak samochód będzie brzmiał jeszcze zanim tą część zakupiliśmy. Tu będziemy mieli coś podobnego i wygląda to tak. Zwróciliście tutaj uwagę, jak gdy gracz sobie zmienia te części na te, powiedzmy, lepsze, jeśli chodzi o układ wydechowy, to ten dźwięk samochodu robi się taki bardziej płaski, no nie? Gdy mamy te standardowe ustawienie w przypadku akurat tego samochodu, standardowy wydech w przypadku tego samochodu, no to mamy ten dźwięk taki bardziej soczysty, prawda? Więc to nie jest do końca tak, że jak włożymy sobie jakąś tam część lepszą, to będzie od razu nam rozrywało uszy. Niekoniecznie tak musi być. I jedne części będą lepiej wpływały na dźwięk silnika, bardziej będą go zmieniać, a inne będą go zmieniać tak bardziej subtelnie, tak delikatnie. W porównaniu na przykład do Need for Speed'a Hita, no tam mogłeś robić hardkorowe rzeczy, włożyłeś tu rozprężarkę, wszystko ci gwizdało, a to nie zawsze tak jest. I tutaj w Forzie Horizon 5 będziemy mieli takie bardziej realistyczne odwzorowanie tych dźwięków przed i po tuningu, powiedzmy. Posłuchajmy dalej. Kurde, powiem wam, że to mi się podoba najbardziej, tuning tej części. Posłuchajcie. Słyszycie, tutaj zmienia nam się próg odcinki, no nie? Maksymalnych obrotów i automatycznie od razu słychać to w naszym samochodzie, gdy sobie tę część zamontujemy. Mega, mega fajna sprawa. I tutaj słyszycie wyraźnie, że te dźwięki nie zmieniły się jakoś mocno po zainstalowaniu turbosprężarki, prawda? Nie ma czegoś takiego, że nagle wszystko nam gwizda, wszystko nam wybucha, dzieją się jakieś dziwne rzeczy, tylko ta zmiana tego dźwięku, zmiana dźwięku samochodu jest taka subtelna. Przynajmniej w przypadku tego Vauxhalla Monaro. W przypadku innych samochodów może być to zupełnie inne, prawda? Chociaż mam tutaj pewną obawę, bo samochodów w Forzie Horizon 5, w Forzie Horizon 4 jest bardzo dużo, no i ciężko jest przewidzieć tak naprawdę, czy każdy samochód będzie brzmiał tak samo fajnie, nie? Przed i po tuningu, czy w trakcie tuningu. Może być tak, że tylko niektóre samochody będą miały taką możliwość zmiany dźwięku silnika w taki sposób,
No bo słuchajcie, no, jakbyście mieli pracować nad ponad 700 samochodami, różnymi modeli samochodów do gry, no to byście chcieli w pewnym momencie jakoś tą sobie pracę ukrócić, no nie? I zastanawiam się, które samochody będą miały taki bardziej bogaty zasób dźwięków, a które samochody będą brzmieć no troszeczkę gorzej i troszeczkę mniej wglądu w zmianę tego dźwięku w danym samochodzie będziemy mieli. Pojawił się ostatnio także wywiad z twórcami na temat nowych dźwięków samochodów. Pokazane zostało to, w jaki sposób te dźwięki były nagrywane podczas bardzo mocnego obciążania, jak widzicie, w jaki sposób to nagrywanie się odbywało. No i widzicie, że tam masa mikrofonów z tyłu tego samochodu gdzieś tutaj jest, także mają na pewno bogate źródło różnych dźwięków z tych aut. Tutaj macie Gulfa, gdzieś tutaj był Jaguar, proszę bardzo, XJ220. Fajnie to wygląda. Fajnie wygląda to, w jaki sposób on przyspiesza, nie? W jaki sposób też to odwzorowali w Forcie Horizon nawet 4, że ten dym tak charakterystycznie zawiewa się do tyłu. Mega fajna sprawa, podoba mi się to bardzo. No, takie detale w Forcie zawsze mi się bardzo podobały. No i tutaj nagrywali wiele różnych pojazdów, pokazują, w jaki sposób te pojazdy nagrywali i tak dalej, opowiadają o tym, jak to przekładają do gry. Tak, mówię wam bardzo pokrótce, jeśli chcecie, możecie sobie ten materiał obejrzeć i sami zobaczyć, jak to wyglądało. Natomiast pokazali też nowe fragmenty gameplayu z Forza Horizon 5. No i muszę przyznać, że wygląda to dość interesująco. Tutaj generalnie skupiają się na tym dźwięku, opowiadają, w jaki sposób nagrywali ten dźwięk i pokazują mniej więcej dźwięki samochodów. Niestety na tym nagraniu oni po prostu więcej gadają niż słychać, powiedzmy, na przykład tej Supry, więc tutaj nie za bardzo my ją nawet usłyszymy, będziemy słyszeć tylko rozmowę twórców na temat Forzy, a no jest film o dźwięku, a tutaj dźwięku nie ma i słyszycie dokładnie to, co teraz, czyli mnie, i widzicie obraz z gry. Natomiast co możemy ciekawego wywnioskować z tych krótkich gameplayów, a mianowicie to, że prawie w każdym tym biomie, w którym znajduje się samochód, przede wszystkim te biomy są inne, czyli widzicie, że tutaj mamy jakieś dookoła lasy, jakieś krzaki, jakiś taki teren bardziej taki zielony. Tutaj mamy na przykład teren taki bardziej piaszczysty, gdzieś tutaj widzimy jakieś wybrzeże, gdzie jedzie sobie ten golfik. A jeszcze później będziemy mieli tropiki i las deszczowy. Natomiast taką wspólną częścią dla wszystkich tych miejsc jest gdzieś w okolicy zlokalizowana jakaś wielka góra. Tutaj akurat w tym wypadku nie jestem pewny, czy to jest czy to są podnóża wulkanu w tym miejscu. Natomiast każdą taką wspólną częścią tego biomu, w którym znajduje się fragment tego gameplayu, jest wulkan. I to trochę wygląda tak, jakby wulkan był no, jakimś takim centrum całej mapy, całej 108 chyba nawet kilometrowej, kilometrów kwadratowej mapy. O, nie wiem, jak to odmienić. W każdym razie tak, tutaj bardzo fajnie można usłyszeć Viperka, troszeczkę ten dźwięk został zmieniony, posłuchajcie sobie. Tak, i to tak jak wam mówiłem, to właściwie tyle, jeśli chodzi o posłuchanie tego wszystkiego, no nie? Szkoda trochę, że tak, no, chciałbym usłyszeć więcej samochodów, brzmienia tych samochodów, niż faktycznie usłyszałem, no. A tutaj, wiesz, pokazują niektóre auta i właściwie tyle, nie? Nie wiem, czy tutaj też coś... Zaraz zobaczmy. Kurde, to brzmi jak wyścigówka trochę, co? Ale ładnie, bo fajnie brzmiał. Co ciekawe, tutaj widzicie w tym miejscu jest jakiś wjazd do tunelu, zdaje się.
Jest tu jakiś wjazd do tunelu i pewnie będą różne tunele, którymi będziemy mogli się gdzieś tam przemieszczać. Tutaj widzicie, jak w GTA San Andreas też mamy taki tutaj tunel przez skały, no nie? Także to, co zwróciło moją uwagę. I tutaj zobaczcie, ten fragment już go widzieliśmy przed chwilą, ale teraz zwróćcie uwagę na właśnie ten wulkan, no nie? W jednym ze zwiastunów mieliśmy ten fragment, gdzie samochody skakały z tego wulkanu i podczas gdy mieliśmy kamerę na jeden z samochodów, widzieliśmy całą panoramę. I teraz pytanie, w którą stronę ta panorama była usytuowana? Czy w stronę właśnie tego samochodu, tak jak my mamy teraz widok, czy w inną stronę zupełnie, no nie? Tak jak ja teraz to rozumiem, to ten wulkan jest chyba takim środkiem całej mapy, wiecie? Takie mam wrażenie, że to tak może być. I dookoła tego wulkanu jakby dzieją się różne rzeczy. Są burze piaskowe, co widzieliśmy z poprzednich zwiastunów. No ale są też deszcze. Tam niektóre osoby mówiły, że w Fordzie Horizon 5 nie będzie lasów. Proszę bardzo, co my tu mamy? Mamy dużo lasów. Zresztą twórcy mówili także, że w grze pojawi się... Będzie po prostu las deszczowy. Także chyba tutaj... No, nie ma o czym myśleć, nie ma o czym się zastanawiać, to będzie niesamowita gra, bo po prostu wiemy, czego się spodziewać po twórcach Forza Horizon, prawda? Widzieliśmy już trójkę, widzieliśmy czwórkę i z roku na rok, czy może nie z roku na rok, tylko z części na część, ta gra jest po prostu coraz lepsza. I takie miałem jeszcze swoje takie odczucie, jak przeglądałem sobie miniaturki, tak wiesz, jak przejeżdżasz sobie na YouTubie, to możesz sobie przeglądać miniaturki, daną klatkę materiału. I tak w tym momencie na przykład zobaczyłem na tej miniaturce tego Jaguara, no nie? I nie wiedziałem, czy to jest z prawdziwości, z rzeczywistości, czy to jest z gry, no bo nie było widać tych takich niedoskonałości, tych takich detali, nie? Gdzie gra wygląda już naprawdę fotorealistycznie. Zwłaszcza jakbyśmy jeszcze odpowiednio ustawili kamerę. Zresztą fotorealistyczne zdjęcia gracze potrafią zrobić nawet w Deckru 2, a co dopiero w takiej Fordzie Horizon 4 czy 5. Także myślę, że będzie na co popatrzeć, na czym zawiesić oko. Jedyny taki minus, na który pewnie niewiele osób zwróciło uwagę, jest taki dla mnie, że zauważcie, że ta gra jest w 30 fpsach. Materiał, który został nagrany, jest w 60 fpsach, ale gra wyraźnie ma tylko 30 klatek na sekundę. Co mnie trochę martwi, bo mam nadzieję, że wersja prezentowanej gry została nagrana w taki sposób, żeby pokazać taką bardziej kinową relację, czyli takie lepsze rozmycie ruchu, może chcieli właśnie pokazać nie taką super płynność, tylko tak, żeby ta gra wyglądała bardziej kinowo na pokazie, no nie? Ale to wyraźnie jest 30 fps i mam nadzieję, że na Xbox Series X będzie można odpalić tę grę spokojnie w 60 klatkach. A jak wy myślicie, czy będzie można grać w 60 fps na konsolach? Przynajmniej tych nowych generacji, czy nie? No będzie można, bo już mamy przecież informacje na ten temat, że tak, tylko nie rozumiem dlaczego... Tutaj jest tylko 30 fps. No może właśnie przez to, że chcieli pokazać to jakby takie tak kinowo troszeczkę bardziej tę grę, takie lepsze rozmycie ruchu i tak dalej. Nie wiem. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny update i upgrade w stosunku do Forza Horizon 4. Tutaj jeśli chodzi o ten dźwięk, to czwórka troszeczkę kulała w niektórych samochodach. No i tutaj też może tak być, że niektóre samochody właśnie mogą mieć tą gorszą jakość dźwięku, a inne, no zobaczymy. No i moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Zapraszam was na kolejne newsy o Forza Horizon 5. Trzymajcie się ciepło, na razie, hej.